Siemanko! Mamy dość ciepły, prawie letni poranek i wybieramy się dzisiaj do stolicy Korei Południowej. Ja nazywam się Wiola, to jest kanał Pierogi z Kimchi i nadajemy z Półwyspu Koreańskiego. To jedziemy do stolicy, jedziemy do Seulu. Dzisiaj jedziemy w celach jedzeniowych. To może zaskakiwać stałych widzów tego kanału, bo jak wiecie, zwykle gdy jedziemy do Seulu, to nie ma czasu na jedzenie, albo też po prostu są za wielkie kolejki. Dzisiaj jednak jedziemy na jedzenie trochę po znajomości. Tak naprawdę to jedzenie będzie tylko dodatkiem, a głównym punktem programu będzie pewna Polka, która się tym jedzeniem tam zajmuje. Jedziemy poznać pewną Polkę, która wraz ze swoim mężem ma restaurację w Korei, w Seulu, więc no po prostu to nie są przelewki. Jak tylko się dowiedziałam o tym, że taką restaurację ma, to postanowiłam, że muszę ją odwiedzić koniecznie. Napisałam do niej i zgodziła się, żebym nagrała tam odcinek. Dowiedziałam się o tej restauracji przez grupę Polacy w Korei. Często się pytacie, ile jest Polaków w Korei? Tak naprawdę często się pytacie o polskie restauracje i polskie sklepy. I ja już odpowiadałam wam parę razy, że polskie sklepy nie miałyby szansy na przetrwanie, bo Polaków w Korei jest mało. Tak samo jest z restauracjami. Kilka już ich restauracji było. Zawsze kończyło się to nie do końca pozytywnie. Dzisiejsza restauracja będzie inna, ale to potem. I te biznesy skierowane do Polaków nie mają w Korei racji bytu, dlatego że na stałe mieszkających Polaków w Korei jest około 200. Tak słyszałam, przynajmniej. Około 200 osób to bardzo mało, jak na Polonię w 50-milionowym kraju. Oczywiście bardzo wiele osób przyjeżdża na wakacje, na jakieś wymiany, przyjeżdża na dłużej, ale na jakiejś niestałej wizie na przykład, ale takich osób, które tu mieszkają, chyba łącznie ze studentami, jest około 200. Często w ogóle piszecie, żebym otworzyła sklep z polskim jedzeniem dla Polaków, ale bo zawsze marudzę, że tam nie ma, nie wiem, kiełbasy albo majeranku. Majeranek jest w sumie, ale tak, zawsze marudzę, czego to tam nie ma w Korei. To jest normalne, bo jesteśmy w Azji, Koreańczycy jedzą zupełnie inne jedzenie niż Polacy i nie można o nich powiedzieć, żeby byli koneserami polskiej kuchni albo europejskiej kuchni w ogóle, jeżeli już to jakieś makarony i zwykle i tak podciągnięte dość mocno pod koreańskie smaki. Nie polecam zakładania europejskich biznesów, chociaż bardzo bym się cieszyła, jakby takie były. I Polka, z którą będziemy rozmawiać, chyba dobrze zdawała sobie z tego sprawę, bo to, co ona serwuje, to nie jest jedzenie, które moglibyśmy typowo określić jako na przykład, nie wiem, polską kuchnię albo europejską kuchnię. Chociaż przypuszczam, że uważane jest trochę za zachodnie jedzenie, ale nie zdradzam wam szczegółów, dowiecie się na miejscu. Teraz będę jechać metrem. Jest i mapka, jesteśmy na stacji Byeongcheon i przeniesiemy się na stację. Nie wiem w sumie, gdzie my się będziemy przesiadać. To jest Gasan Digital Danji, czyli Gasan Digital Complex, czyli takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo firm, ale my jedziemy na Guro Digital Danji, więc chyba trzeba będzie się przesiąść. Jest tam bardzo dużo firm i to często takich firm informatycznych, no Digital Danji, no taka Dolina Krzemowa koreańska. Pracowałam tam kiedyś, mam średnio dobre wspomnienia z samą firmą. Dzielnica mi się podobała, pamiętam, że dużo tam taniej kawy było i dobrej. Nie, idziemy do tej restauracji tak wcześnie, bo chcę być przed godzinami szczytu, żeby za bardzo głowy nie zawracać, jak będzie duży ruch. Mam nadzieję, że nam się to uda, ale jeżeli będzie duży ruch od rana, to oczywiście fajnie, bo kibicujemy, prawda? Dziękuję za uwagę. Czas się zatrzymać, przeszłam już cały peron. Przesiadka była na stacji Shindorim. Tutaj to nieważne, czy 10 rano, czy 7 rano, czy 14, czy 18, zawsze jest masa ludzi. Właśnie tym metrem powinniśmy byli jechać, ale odjechało. Czy nie odjechało? Panie, wpuść pan. Dzisiaj nie będzie rzeki Han z metra, bo jedziemy w drugą stronę. Dojechaliśmy do stacji Guro Digital Danji. Jak nazwa na to nie wskazuje, bo to digital robi robotę, ale to jest taka dość stara stacja i ładnie tutaj pachnie bułeczkami stąd, ale nie jemy, gdyż zaraz będzie jedzone. Idziemy do wyjścia numer 3. Tak tutaj jest trochę betonowo, no bo to jest właśnie taka dzielnica. Nie, musimy się zatrzymać. Pochylmy się chwilę nad tym cudem koreańskiej architektury. Dziwny budynek przejmuje odcinek. Nie no, szałowy jest. Naprawdę, zobaczcie z tej strony.
co autor miał na myśli. Tutaj pewnie mieszka całkiem sporo ludzi. Jesteśmy przy stacji metra i tutaj są stoiska z kimbabem, z tostami. W ogóle pewnie tutaj rano jest tłok. Mówiłam, że to jest taka Dolina Krzemowa Koreańska. No ta uliczka na to nie wskazuje. To jest taka, widzę, imprezowa uliczka. Pewnie osoby, które pracują w firmach okolicznych, przychodzą sobie tutaj wieczorem. Pewnie spodziewaliście się wielu białych kołnierzyków, w sensie pracowników różnych firm. Tak naprawdę tutaj jest sporo informatycznych firm, sporo jakichś sklepów online, sporo wszystkiego. I zwykle nie są to jakieś wielkie firmy, chociaż kilka wielkich pewnie też tu jest. Ja też pracowałam w podobnej, bliźniaczej do tej dzielnicy, przynajmniej bliźniaczej z nazwy. I tam nie chodziliśmy w białych kołnierzykach, chodziliśmy ubrani normalnie. Ale to nie jest teraz godzina dla pracowników, oni zaczną się wynurzać ze swoich firm jakoś o 11:30 na obiad. Niektórzy co najwyżej wyszli na papierosa, a tak to wszyscy są w pracy. Dobrze, ja muszę włączyć mapę, bo mi się straciła droga. Nagle strasznie zaczęło wiać i trochę się tutaj martwię, bo Sonny dzisiaj pojechał na wycieczkę nad morze, na taką kilkugodzinną, tylko to może się wydawać dziwne, ale morze jest bardzo blisko nas. W czasie, kiedy nie ma korków, to w 40 minut nad to morze na pewno dojadą, ale to nie jest takie morze, gdzie by się fajnie plażowało, tylko takie morze bardzo błotniste, morze zachodnie. Tam pojechali zbierać jakieś kraby czy inne muszelki, więc mam nadzieję, że ich tam nie złapie deszcz. Dobrze, wygląda na to, że to tu. Tutaj jest dużo różnych miejsc. Nie zdradzałam wam wcześniej, ale miejsce, do którego idziemy, nazywa się Green Table. Sprzedają tu sałatki, pokebole i kanapki, więc idziemy. Annyeonghaseyo! Dzień dobry! Zobaczcie, jak tu jest miło od wejścia. Tak, idziemy, od razu zamawiamy. W dzisiejszych czasach zamawia się tak, no dobrze, będziemy jeść tu i będziemy jeść dużo. Mamy sałatki, ale takie różne, na przykład ta jest z mięsem do galbi, czyli z takim dobrym kotletem. Ta jest, o keju, to ta, o ja chcę chyba z kurczakiem. To ja chyba chcę tą, kurczę, no chcę, dobra, tak, chcę tą. Jeszcze kanapkę. Co polecasz, jaką? To bierzemy to, co się najlepiej sprzedaje. Tutaj jest mąż. Ja się nawet nie przedstawiłam, przepraszam. Weszłam i od razu się rzuciłam na jedzenie, no typowe. Hi. Typowy koreański mąż. Nie do końca chce się witać, zawsze tak jest. Dosłownie tak, cały czas się to dzieje. No na pewno. A długo to już macie? Tydzień. To ja tu jestem, na nowe przyszłam, ale super. Była tu kiedyś i my to przejęliśmy i trochę podmienialiśmy. A mieliście już jakichś gości z Polski przez ten tydzień? Nie. Nie? Jeszcze nie. Jestem pierwsza. Mam nadzieję, że będą dużo osób no. Powiedziała, że przyjdzie, to no właśnie. Rodzicą. Polacy w Korei prosiłem przychodzić. Ty jesteś dużo młodsza ode mnie chyba, mam prawda? Mam 21 lat. Ja patrzcie. Tak wygląda ambitna młodzież. No Jessica jest młodsza, właśnie nie przedstawiłam. Nazywam się Yon Jessica. No, mój mąż ma 23 lata. Mhm. To oboje jesteście tacy młodzi? Ogólnie, jak to wyszło z tą koalicją, musimy zostać tylko półtora roku w Korei i wrócić z powrotem. I tak nagle było, ale fajnie by było jakiś biznes otworzyć. Aha. I on mówi, patrzę cały czas, ale bardzo drogie było. No bo tutaj jest w ogóle taka chodliwa dzielnica, no, prawda, i dużo firm i w ogóle. I tak myśleliśmy sobie, no to mówię, zostaw to, to nie ma sensu. I już myślałam, że sobie odpuścił. Aha. Ale sobie nie odpuścił. Nie. I tak do mnie mówi, Chyba po tygodniu, jak myślałam, że już odpuścił. Już to Jessica, ja znalazłam taką właśnie kawiarnię dziecięcą, poszłam do banku, powiedzieli mi, że dadzą kredyt, kupujemy, nie kupujemy. Co ja myślałam, to dobra, to kupujemy. No to się nazywa odwaga. Tutaj jest dużo firm, prawda? I przychodzą chyba na obiady, jakieś zamawiają pewnie, też macie zamówienia też? Lunch jest dużo osób i po 18-19, jak praca się kończy, to też jest tam. Tak? O. Ja na przykład jeszcze pracuję w tej Akademii Angielskiego. Tak? To muszę tak od 15 do 18 wychodzę stąd. Aha. I on zostaje sam. Albo jest jeszcze właśnie pracownikiem jednym. No i tak po 19 jestem tu znowu z powrotem, po 21. Ale sprzątanie potem tak długo zajmuje do 20. No na pewno, ale tu jesteś bardzo zapracowana. No te początki tak, to bardzo zapracowana. No jak się zaczyna w wieku 21 lat już tak z grubej rury, to ja myślę, że po 40 to już nie będziesz musiała pracować. Właśnie mam nadzieję, że jak będę miała 30 lat, to już będę bogata. Trzymam kciuki.
No i miałam wam trochę powiedzieć o tym, że idziemy do Polki w Korei, ale to nie jest polska kuchnia, nie jest taka też typowo koreańska, tylko taka, takie fusion, nie? Taka nowoczesność, taka to coś, co lubią młodzi Koreańczycy. Tak. Bardzo wydaje mi się, bo tak sałatka to ogólnie jak się myśli o Koreańczykach, to zbytnio nie lubią taki, jakby powiedzieć, tradycyjnej europejskiej sałatki. Mhm. Ale na przykład ta degalbi, bardzo szybko się sprzedają. To tutaj Jessica mówiła, że co? Że ta dokgalbi się sprzedaje, czyli z takim koreańskim kotletem. Widzicie, to jest sposób na sałatkę w Korei, dać im tam coś koreańskiego do środka. Ale piękna kanapka. Tak? Matko. U nas jest taka zasada, jak ładnie nie wyjdzie, to od nowa. Tak? No super. Musi być ładna. Ale w Korei jedzenie musi być chyba takie ładne, żeby miało w ogóle szansę się tak, sprzedać. Tak, to ludzie na przeciwą... recenzję, no. Recenzję, to biznes idzie na dno, więc... Tak. Jedna gwiazdka, jak zniesiona gwiazdka, recenzja, to już koniec. Mąż przejął sałatkę. Mąż lubi zawsze nie poprawiać. Tak? Tak. Ale dobrze się wam pracuje razem. No nie, ja bardzo lubię pizza na czas. Tak? On z tobą też? On ze mną też, właśnie. Tak, jak byli tajemni, oni rozumiem. I rozmawiacie ze sobą po angielsku? Po angielsku. Tak, a długo się znacie? My się poznaliśmy, jak ja miałam 16 lat. A? Tak, tak, czyli tak, się... Po roku pochodzenia przyjechał do mnie. Było tak, że 3 miesiące u mnie, 3 miesiące w Korei. 3 miesiące u mnie, 3 miesiące w Korei. I potem stwierdziliśmy, dobra, co chcemy robić, bo było go fajnie żyć razem. Ożeniliśmy się i przyleciałam do Korei. Prawda, miał być tylko 1,5 roku i nagle jest to na stałe. Dużo macie tutaj menu, ile tu macie sałatek? 10 sałatek i 9 kanapek. Zrobiłam. Tak? Na dworze ten menu, ta kata, to też sama zrobiłam. Ale czas, zobaczcie, młodzi ludzie, to po prostu wszystko samemu. Te logo też ogólnie, jak jest na dworze, to jest te logo, ten Facebook, to też sama zrobiłam. Tak? Ja lubię takie rzeczy. Mam właśnie, że jak tak w następnym roku, jak mi się chciało się pójść na te studia tego designu. Super by było, trzymam kciuki. Mam nadzieję, bo ja takie moje marzenie jest pójść na studia. Mhm. No trzymam kciuki. No następny odcinek z Jessica po prostu, jak studiuje się w Korei Południowej design. Mam na pewno, gdzie chcesz wyjść? Może być tu? O matko, najładniejszy posiłek na tym kanale. Pięknie to wygląda, już się biorę za jedzenie. Uwaga, tu robimy foteczki, żeby potem napisać recenzję. Mam tutaj załatkę z kurczakiem. Zobaczcie. Tutaj jest sos osobno, bo każdy lubi mniej lub więcej i mam taką piękną kanapkę. Będziemy to teraz jeść. O, podekscytowałam się. Dobrze. Przyszli goście, więc muszę się zachowywać, prawda? Bez okrzyków radości. Ale super to wygląda. Próbujemy. Nie wiem, czy zaczynać od sałatki, czy od kanapki. Chyba od sałatki. Lubię takie sałatki, że jest kurczak i można się najeść. Oczywiście, jakby się chciało bezmięsną opcję, to można zamówić. Ale w Korei nawet w sałatkach często opcje mięsne to jest normalna sprawa, dlatego że no, Koreańczycy kochają mięso, nikt bardziej nie kocha od nich. Nie ma takiego kraju, więc nawet w sałatkach jest. Ostatnio się pytaliście, gdzie jest moja kawa, już się pytacie od kilku odcinków. Dziękuję wam, że się martwicie o moją zawartość kofeiny we krwi. Ostatnio piję ciepłą cały czas, bo mnie gardło boli. Jak teraz moja mama zobaczy, że piję z lodem, będę mieć przekichane, ale chwilowo mnie nie boli, więc może trzeba to wykorzystać. Jemy sałatkę. Ale sobie dobry sos zamówiłam. I dobry kurczak. Wszystko elegancko, a zaraz wam prześwietlę kanapkę. Uwaga, kanapka. Wybrałam opcję z chlebem pełnoziarnistym. I on jest taki ciemny. To nie jest częsta rzecz w Korei, żeby był ciemny chleb. Jest tak go cienko, żeby było zdrowiej i jak najmniej węglowodanu, w sensie jak najbardziej dietetycznie. Mamy tutaj serek ricotta. To jest częsta opcja w kanapkach w Korei, dlatego że Koreańczycy bardzo lubią serek ricotta. Jest tu też pomidor, sałata. No wygląda to bardzo dobrze i jest tak zrobione, jak zawsze się widzi na Instagramach różnych kanapki, one są tak zawinięte w papier,
i przekrojone, że mamy taki fajny efekt. Dobrze, zajadam. Dobre, lekko słodkie. Pycha. Dobre? Nie to słodkie? Pół sałatki, pół kanapki, ja już jestem najedzona. Ale dokończę, bo dobre. I no, wystarczyłoby chyba tylko sama sałatka albo sama kanapka, żeby się najeść, ale znamy się nie od dziś, prawda? Ale się najadłam, zjadłam wszystko. Pyszne było, bardzo dobre. Porządnie się tutaj najadłam, muszę pojeść. Proszę Państwa, nie jestem teraz w stanie za bardzo mówić, bo się czuję taka pełna. Weźmiemy jakąś dla taty Sonu, bo dla Sonu to nie, bo po pierwsze na wycieczce, a po drugie musiałby dostać każdy składnik jako w formie półproduktu, żeby się zainteresował. Złożone to nie. A tu jest jakiś taki zdrowy ryż, no nie? Tak, a to jest ten brązowy ryż. Brązowy ryż. Mieszanka. Tak, chyba to jest kasza taka jak pęczak kasza. Tak. A nie myślałaś, żeby mieć jakieś menu, jakieś coś polskiego w menu? Chciałam, ale to tak powoli trzeba porobić, bo jakby się wydaje, to chciałam na przykład robić knapkę z tam kibosą polską. No, dobry pomysł. To chciałam też jeszcze na taką właśnie do siebie polską sałatką, ale nie jestem pewna, jak pani to robi. Właśnie, bo co będzie polską sałatką? Ta jarzynowa w okresie. Tak, jakby taką porcję wielką jarzynowej po prostu założyć to już na całe święta. No, najgorsze jest to, że to musi być coś, co trzeba szybko można zrobić. Tak. Jakby fast food można powiedzieć. Mm-hmm. Więc jak ludzie tu przychodzą, to musi być w ciągu 5 do 6 minut gotowa. Tak. Musi być takie, wkładasz, robisz i koniec takiego dużego gotowania. No to rzeczywiście, polska kanapka to prędzej niż sałat. No. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, to w komentarzach. Polskie sałatki, no, tam przeczytamy. No. Spróbować i coś no. Patrzcie, tu się dzieje, bo po prostu ja przyjechałam przed godzinami szczytu, myślałam, że tak nie zacznie szybko, a tutaj już jest duży ruch. Kolejka się zrobiła. Na 4 sałatki jedzie pan mąż. Dobrze, to ja zamawiam. Dobrze. Patrzcie, tu już 6 osób czeka. A jeszcze jest steak, to ja może bym chciała tą steakową. Steak jest najbardziej chyba popularny. Dobrze, to bierzemy ze steakiem. Dla taty Sonu bierzemy steaka. Patrzcie, jaki tam ogień. Stejki się tam stejkują. Oni tutaj w trójkę obsługują wszystkich gości, którzy przychodzą normalnie i też zamówienia online, których też jest sporo, więc to nie są łatwe rzeczy. Jejku. Ale super, dziękuję. Smacznego, tato Sonu. To ja już wam nie będę tutaj bardzo przeszkadzać, bo macie tutaj tyle roboty. Dziękuję bardzo. Pa, pa. Bye, bye. Nie, nie, teo. Nie. Czarne, jak czarne mięczyki jest teo. Do widzenia, ła. To idę. No, nie przeszkadzam wam już. Pa, pa. Nie było aż tylu okazji, żeby porozmawiać, no bo zrobił się ruch wielki. Mówiła Jessica, że tutaj jak jest ruch, to po prostu naraz cała masa ludzi. Ale zobaczcie, jakie tutaj teraz tłumy białych kołnierzyków i nie tylko białych. Jakie tutaj tłumy pracowników teraz wyszły, żeby iść na obiad, więc teraz będą kupować sobie obiady w tych wszystkich restauracjach, które tutaj są. Trochę tego jest, konkurencja jest naprawdę bardzo duża, więc chciałabym, żeby im się tutaj udało, bo było pyszne. I żeby była potem ta kanapka z kiełbasą. W zupełnie obcym kraju, prawda? Mieć 21 lat, pracować na dwie prace, w tym jeden swój biznes. No tak jak mówiłam, tam w środku po 40 to już chyba będzie tylko odpoczywać. Słyszeliście chyba, mówiła też Jessica, że chce iść tutaj na studia, zająć się designem. To jest takie inne myślenie niż moje było, jak miałam 21 lat, że myślałam, że skończona szkoła, potem studia, potem można zacząć szukać pracy i ostatecznie moje studia zupełnie nie wiążą się z tym, jaką pracę wybrałam. No mogłam, nie wiem, studiować, być youtuberem, prawda? Chodzi mi o to, że zupełnie studia, które wybrałam, nie pokryły się z tym, co lubię robić w życiu. Chociaż były zgodne z moimi zainteresowaniami wtedy, to okazało się, że niedobrze się czuję pracując jako biotechnolog na przykład. Więc takie podejście, żeby najpierw sprawdzić, co się lubi, a potem zacząć studia w tym kierunku, wydaje się też dobrą opcją. Idziemy do stacji metra, bo mi tutaj stejki w sałatce wystygną. Więc tak, dla wszystkich Polaków w Korei. W tym budynku, za tym śmiesznym budynkiem są sałatki. Od Jessica z Polski, więc proszę tam chodzić na te sałatki. Są dobre. Polecam. Wiola Błazucka.
Sałatka taty Sono dojechała cała i zdrowa. Wygląda apetycznie, nie będziemy tutaj rozpakowywać, niech sobie rozpakuje sam. Tata Sono u lekarza, więc jak przyjdzie, to będzie zajadał. Zobaczcie. Jessica mówiła, że sama zrobiła te naklejki, są urocze. Jest napisane, żeby trzymać w lodówce, jeżeli nie zjadamy od razu, że przygotowane są po zamówieniu i że używana jest zdrowa oliwa z oliwek. Chowam do lodówki. Melduję, że jednak nie lunęło i że sałatka mojego męża została zjedzona, akurat jak miałam lekcję polskiego, więc nie nagrałam reakcji, ale podobno była bardzo dobra. Nie wątpię, bo wyglądała dobrze i mówił, że się najadł, ta jego była z ryżem. Pan Sonu zmęczony po wycieczce. Sonu przyniósł z wycieczki nad morze muszelki. Tu jest cała instrukcja, że są zdrowe, bo to nie są puste muszelki. One w środku mają, jedna pękła, w środku mają taki flaber. Tak, ciekawostka z życia przedszkolaka. I one tutaj jest napisane, że mają witaminki. Mają witaminę A. O, obniżają cholesterol, jest napisane. Retinol. Beta-karoten. Co? Czemu? O, ale w środku one się otwierają i wtedy można zjeść to w środku. Chcesz? Kończymy ten odcinek kadrem z rana i Sonu biegnącym na wycieczkę. Ja jeszcze raz dziękuję Jessice, że się zgodziła pokazać swoją pracę w tym odcinku. Dajcie znać, czy takie odcinki z Polakami w Korei Wam się podobają i mówię Wam pa pa!